Zenon Kosidowski, Gdy słońce było Bogiem. Część pierwsza. Pielgrzym z Neapolu. W pierwszych latach XVII wieku zasłynął we Włoszech neapolitański kupiec Pietro della Valle. Ponieważ wiele podróżował po dalekich krajach egzotycznych, ziomkowie nazywali go Il Pellegrino, pielgrzym. Pietro jednakże nie podróżował, jakoby to należało przypuszczać w poszukiwaniu drogocennych korzeni i tkanin jedwabnych. Pobudką jego podróży były sprawy zgoła romantyczne, a mianowicie doznany w młodości zawód miłosny. Potem już zasmakował w włóczęgostwie i zawsze niesyty wrażeń zapuszczał się w coraz to inne, nieznane krainy, gdzie stopa Europejczyka rzadko stawała. Dziwnym zrządzeniem losu przygody tego romantycznego kupca stały się pamiętne w dziejach archeologii i dzięki temu warto poświęcić im kilka chwil uwagi. Przenieśmy się więc wyobraźnią do Neapolu. W kościele San Marcellino odbywa się nabożeństwo zamówione przez Pietro. Nawa zapełniła się po brzegi. Wszyscy w mieście dowiedzieli się już przez pocztę pantoflową o frasunku młodego Pietra i jego postanowieniu. W ciągu 12 lat był zaręczony z nadobną panną z zamożnego domu kupieckiego i raptem uderzył w niego piorun. Rodzice wydali ją za mąż za kogo innego. Upokorzony i dotknięty w najczulszych uczuciach, młodzieniec postanowił szukać zapomnienia w podróżach. Nie wymknął się jednak z miasta cichaczem. Z typowym dla południowca zamiłowaniem do scen pompatycznych żegnał się z rodakami w sposób teatralny. Po zakończeniu nabożeństwa kapłan zawiesił mu na szyi złoty amulet wyobrażający kostur pielgrzymi. Mieszczanie stawali na palcach, by nic nie uronić z widowiska, a Pietro składał uroczyste śluby, iż nie wróci do Neapolu, zanim nie odwiedzi grobu świętego. Wyprawa do Jerozolimy stała się zaczątkiem jego barwnego i urozmaiconego przygodami życia podróżniczego. Nie skończyło się bowiem na nabożnej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Neapolitańczyk zwiedził Wenecję, Konstantynopol i Kair, popłynął na trudno ówczas dostępne wyspy Lewantu, przemierzył wzdłuż i wszerz Mezopotamię i Syrię, dotarł nawet do Iranu. W XVII wieku podróż taka nie była fraszką. Miesiącami trzeba było przemierzać stepy i pustynie, góry i moczary, kolebiąc się na twardym grzbiecie wielbłąda. Statkom żaglowym, niewygodnym i łatwo niszczonym przez burzę, groziło stałe niebezpieczeństwo korsarskich napadów. Podróżnik musiał znosić upały i mrozy, głód i pragnienie, robactwo, brud i najrozmaitsze choroby. Na drogach grasowali rozbójnicy, a ludność mahometańska odnosiła się do Europejczyków z nieukrywalną wrogością. W ciągu swych podróży Pietro della Valle nie zrywał łączności z rodakami z Neapolu. Wysyłał do nich regularne listy, niejednokrotnie zaopatrzone w nagłówek: z namiotu mego na pustyni. W listach tych zabłysnął niespodziewanym talentem pisarskim. Błyskotliwy styl, wykwintny humor, bystrość obserwacji i barwność opisów, nade wszystko jednak obfitość przygód, pełnych zabawnych sytuacji i porywających intryg. Oto co w krótkim czasie zyskało mu ogólny poklask współziomków. Pietro della Valle, jak przystało na Włocha o żywym temperamencie, rychło otrząsnął się z miłosnej porażki. Świadczą o tym frywolne przygody, które opisuje z gustem i humorem. Przebywając na wyspie Chios, rzucił się w wir zabaw tamtejszej swawolnej ludności. Dniem i nocą odbywały się tańce, śpiewy i urocze igraszki z miejscowymi strojnisiami, a Pietro czuł się w swoim żywiole. Z filuterną chełpliwością opowiada, jak w pewnym mieście greckim mniszki miejscowego klasztoru tuliły go czule i całowały za to, że z godnością osadził tureckiego dostojnika, który domagał się od niego złożenia hołdu i podarunków. W
Konstantynopolu zasłyszał, że sułtan posiada jedyny naówczas pełen tekst dzieł Liviusza, otrzymany w spadku po cesarzu bizantyjskim. Pietro zapałał chęcią nabycia tego białego kruka i zaofiarował za niego 5000 piastrów. Ale władca turecki odrzucił propozycję zuchwałego Europejczyka. Wtedy Pietro próbował przekupić bibliotekarza sułtańskiego, przyrzekając mu 10000 koron za wykradzenie manuskryptu. Intryga jednak spełzła na niczym, bo nieuczciwy urzędnik nie mógł w bibliotece odnaleźć cennego zabytku piśmiennictwa. W Mezopotamii Pietro zakochał się po raz drugi w życiu. Wybranką jego była 18-letnia dziewczyna, ale los srogi i tym razem go nie oszczędził. Wkrótce po ślubie młoda małżonka zachorowała na tajemniczą chorobę i zmarła. Rozpacz podsunęła Pietrowi niesamowity pomysł. Zwłoki ukochanej kazał zabalsamować, a potem przez całe 4 lata obwoził się z trumną po świecie, zanim złożył ją w grobie w rodzinnym Neapolu. Pietro popróbował jeszcze raz szczęścia. Ożenił się z Gruzinką, która była przyjaciółką zmarłej i opiekowała się nią podczas choroby. Tym razem sprawa zakończyła się pomyślnie. Owocem małżeństwa było 14 synów. W podróżach swoich Pietro dotarł również do południowej Persji. W odległości 60 km na południowy wschód od miasta Shiraz ukazał mu się obraz do głębi przejmujący majestatem i grozą. Były to jakieś gigantyczne ruiny, o których nic dotąd nie słyszał. W kotlinie otoczonej skalistymi pagórkami widniały tarasy z prowadzącymi na nie schodami, pogruchotane kolumny, poszczerbione mury, a przede wszystkim ogromne lwy pilnujące masywnych portali. Portal? Monumentalne wejście do budowli, bogato wyposażone pod względem architektonicznym i rzeźbiarskim. Przypisek redakcji. Pietro, przyglądając się tym ruinom, nie mógł wyjść ze zdumienia. Wydawało mu się, że piaski naniesione tu od wieków przez gorące wiatry pustyni, niby ośmiornice objęły żarłocznymi mackami mury, portale i kolumny. Grozę i tajemniczość wzmagała głucha cisza otaczająca ów osamotniony krajobraz zniszczenia. Potężne ruiny ciągnące się na przestrzeni kilkuset metrów stanowić musiały jakiś wspaniały pałac zamierzchłych czasów. Kto był twórcą tych monumentalnych budowli? Okoliczna ludność, poza legendami i opowieściami o duchach rzekomo zamieszkujących ruin, nie mogła dać podróżnikowi żadnego wyjaśnienia. Tradycje tubylców sięgały jedynie do czasów legendarnego kalifa Bagdadu z VIII wieku, Haruna al-Raszyda, bohatera Tysiąca i Jednej Nocy. Tymczasem ruiny snadź były o wiele starsze. Błąkając się po zwałach gruzów, Pietro zauważył na cegłach jakieś dziwne, zagadkowe znaki. Zrazu wydawało się, że to po wilgotnych jeszcze cegłach dreptały ongiś ptaki i zostawiły odciski swoich pazurów. Po bliższym jednak przejrzeniu się spostrzegł, że znaki te składają się z szeregu poziomych i pionowych kresek. Wszystkie kreski miały kształt klinów, niewątpliwie dzięki temu, że nieznany artysta, dotykając patyczkiem wilgotnej gliny, za każdym razem używał z początku większej siły. Gdy Pietro przywiózł odbitkę tych znaków do Europy, rozgorzał namiętny spór nad ich sensem i znaczeniem. Jedni twierdzili, że stanowią one jakieś pradawne pismo, inni znowu upierali się, że dziwne kreski są jedynie prymitywnym ornamentem, którym zdobiono ściany irańskiej budowli. Pietro wypowiedział się za pierwszą tezą. W jednym z listów z roku 1621 donosi, że naliczył 100 odrębnych znaków i że każdy z nich oznacza, według jego przypuszczenia, cały wyraz. Z podziwu godną przenikliwością wyraził opinię, że pismo klinowe należy czytać i pisać od lewej ku prawej stronie, ponieważ ostrza poziomych klinów zawsze były skierowane na prawo. Przedmiotem żywego zainteresowania stały się również same ruiny. Przypuszczano trafnie, że Pietro de la Valle odkrył gruzy Persepolis, stolicy Imperium Perskiego założonego w VI wieku przed naszą erą przez Cyrusa, zdobywcę Babilonii.
Jeden z następców Cyrusa, Dariusz, wybudował w Persepolis imponujący pałac, liczący setki sal i komnat. Tutaj przebywał wśród olśniewającego zbytku, odziany w purpurowe, haftowane złotem szaty. Miał do dyspozycji 15 tysięcy sług pałacowych, 1000 jeźdźców straży przybocznej i 10 tysięcy pieszych żołnierzy. Imperium Perskie trwało tylko 200 lat. Podstawy jego istnienia, oparte na wyzysku podbitych ludów i przemocy wojskowej despoty, były zbyt kruche. By pokryć ogromne koszty dworu i wojska, urzędnicy królewscy nakładali na lud pracujący, szczególnie na chłopów, coraz większe podatki i daniny. Toteż Aleksander Macedoński po rozgromieniu armii Dariusza bardzo łatwo podporządkował sobie ludy i plemiona wchodzące w skład pokonanej Persji. Zwycięski Aleksander zajął Persepolis, a przy tej okazji pałac królewski poszedł z dymem. Istnieją różne wersje co do przyczyn tego pożaru. Grecki historyk Diodor twierdzi, że pałac podpalił własnoręcznie Aleksander Wielki podczas orgii pijackiej, chwili kiedy postradał panowanie nad swoim umysłem. Inny historyk Plitarch, opisując tą samą libację, opowiada, że tancerka ateńska, Tes, w czasie tańca cisnęła płonącą pochodnią między drewniane kolumny pałacu. Widząc to, pijana zgraja kompanów macedońskich chwytała na wyścigi różne pochodnie i rzucała je przed siebie na oślep. Główna część pałacu z drogocennymi tkaninami, rzeźbami i wazami zajęła się w mgnieniu oka płomieniem. Służba tylko z wielkim trudem zdołała uratować kilka bocznych skrzydeł budowli. Ocalałe części pałacu przetrwały liczne jeszcze wieki. Czas, jaki mieli tam siedzibę kalifowie islamu, potem przyszły niszczycielskie najazdy Mongołów i Turków i z pałacu pozostały jeno gruzy. Ruiny zarosły niebawem skąpą roślinnością i pasły się na nich owce pasterzy arabskich. O pochodzeniu ruin zapomniano zupełnie. Dopiero w XVII wieku Pietro de la Valle odkryciem swoim przypomniał Europie o dawnej świetności Persepolis. Choć podróżnik włoski nie mógł przypuszczać, że w pionowych i poziomych kreseczkach kryje się ogromna skarbnica wiadomości o cywilizacji Sumerów, Babilończyków, Asyryjczyków i innych ludów Bliskiego Wschodu, to jednak niezaprzeczalną jego zasługą jest to, iż on pierwszy przywiózł próbki pisma klinowego do Europy i wbrew opinii wielu uczonych z zadziwiającą bystrością domyślał się w kreskach starodawnego pisma, a nie ornamentu. Dlatego nazwisko jego zachowało się na zawsze w dziejach archeologii. Pismo klinowe zaczyna przemawiać. W pierwszych latach XIX wieku przebywał w niemieckim mieście uniwersyteckim Getyndze nauczyciel greki i łaciny tamtejszego liceum Jerzy Fryderyk Grotefend. Uważano go po troszce za dziwaka, ponieważ ulubionym jego zajęciem było rozwiązywanie wszelkiego rodzaju szarat i rebusów, w czym wykazywał niepowszednią bystrość i szybkość orientacji. Znajomi i przyjaciele wyszukiwali mu najwymyślniejsze zadania, ale Grotefend nigdy nie dał się w kozi róg zapędzić. W roku 1802 do rąk amatora łamigłówek dostał się pewien tekst z Persepolis, nad którego odszyfrowaniem głowiło się bezskutecznie wielu uczonych. Zagadkowe znaki klinowe intrygowały go i nie dawały mu spać po nocach. Pewnego dnia, będąc w piwiarni, gdzie zazwyczaj spędzał wieczory wśród kolegów przy kuflu piwa, oświadczył im, nie bez chełpliwości, że potrafi odczytać pismo klinowe. Kompani przyjęli to z wesołym niedowierzeniem. Pismo klinowe stanowiło wtedy właśnie jeden z najbardziej modnych problemów naukowych i powszechne było wiadomo, jaką nieprzezwyciężoną trudność stanowi jego odczytanie. Byli przecież uczeni, którzy twierdzili, że jest to problem w ogóle nie do rozwiązania. W drugiej połowie XVIII wieku udał się do Persepolis duński uczony Karsten Niebuhr. Przerysował wiele znaków klinowych, ale nie zdołał odczytać ani jednego wyrazu. Nie powiodło się również Niemcowi, Tyszenowi i Duńczykowi Münterowi,
chociaż zasługą ich było wiele trafnych spostrzeżeń. Trudno więc dziwić się, że w piwiarni rozległy się głośne śmiechy i docinki. Wszyscy cenili zdolność Grotefenda, ale od rozwiązania niewinnego rebusu do odszyfrowania pisma klinowego, nad którym daremnie wysilali się najwybitniejsi specjaliści, droga była daleka. Kpiny niedowiarków ubodły Grotefenda do żywego. Zaproponował więc zakład, iż pismo odczyta, na co koledzy z ochotą przystali. Zabierając się do trudnego zadania, Grotefend zauważył, że napis pochodzący z Persepolis dzielił się na trzy wyraźnie rozgraniczone kolumny. Czyżby napis był trójjęzyczny? Dzięki lekturze starożytnych pisarzy Grotefend znał historię państwa staroperskiego i wiedział, że około 540 roku przed naszą erą król perski Cyrus podbił państwo babilońskie. Ponieważ napis pochodził z Persepolis, przeto jedna z trzech kolumn z pewnością zawierała tekst w języku staroperskim. Ale która kolumna? Grotefend rozumował w następujący sposób. Język perski był językiem zwycięskiego narodu. Siłą rzeczy więc powinien zajmować miejsce centralne. Tym centralnym miejscem jest na pewno kolumna środkowa. A kolumny boczne? Przypuszczać należy, że zawierają przekład na języki dwóch najliczniejszych podbitych ludów. Po przejęciu tej zdumiewająco prostej, a zarazem wnikliwej hipotezy, Grotefend przyjrzał się bliżej znakom klinowym środkowej kolumny. Zauważył niebawem rzecz bardzo charakterystyczną, której chwycił się skwapliwie. Wśród znaków klinowych powtarzała się dwukrotnie jedna i ta sama grupa czy kombinacja kresek, oddzielona kreską ukośną, a więc wyrażająca jakieś słowo. Z właściwą sobie bystrością wpadł na pomysł, że tekst informuje o jakimś dynastycznym następstwie w perskim domu królewskim, że więc oba identyczne zespoły znaków mogą przypuszczalnie oznaczać tytuł królewski. Według takiego założenia tekst przedstawiałby się następująco. Król, imię króla. Niewiadome słowo A, król, imię króla, niewiadome słowo A, niewiadome słowo B. Znaczenie niewiadomego słowa A narzucało się samorzutnie. Niewątpliwie owa grupa znaków klinowych określona literą A wyrażała słowo syn. Uzupełniony w ten sposób tekst brzmiał więc król, imię króla, syn, króla, imię króla, syna, niewiadome słowo B. Brak tytułu królewskiego w ostatnim członie zdania, przy niewiadomym słowie B, nastręczał wiele kłopotu. Teza, jakoby tekst oznaczał wyliczenie następstwa dynastycznego, wydała się być zachwiana. Ale Grotefend niełatwo dał się zbić z tropu. Rozumował w ten sposób. Skoro niewiadome słowo B, niewątpliwie nazwisko jakiegoś Persa, nie jest zaopatrzone w tytuł królewski, tak jak dwa poprzednie imiona, należy wnioskować A, że człowiek, który nosił to nazwisko, nie był królem. B, że musiał pozostawać z obu królami w jakimś stosunku pokrewieństwa, skoro znajduje się w ich towarzystwie. C, że jak to świadczy, czy dwa razy powtórzone słowo syn był ich ojcem i dziadkiem. Tekst brzmiałby wtedy król, imię króla, syn króla, imię króla, syna, nazwisko Persa. Grotefend czuł, że jest na właściwym tropie. Gdyby udało mu się znaleźć w historii królów perskich taką sytuację dynastyczną, gdzie jakiś Pers, nie będący królem, miał jednakże syna i wnuka, którzy wstąpili na tron, sprawa byłaby rozwiązana. Wtedy odpowiednie, nieodczytane grupy znaków klinowych można by zastąpić historycznymi nazwiskami. Zaczął szperać w tekstach starożytnych historyków i natrafił na właściwe osobowości. Oto książę perski Hystaspes miał syna Dariusza, króla perskiego, od roku 521 do 486 przed naszą erą. Wnuk jego, a syn Dariusza, Xerxes, znany z tego, że usiłował podbić Grecję, panował od roku 486 do
465 przed naszą erą. Tekst brzmiał ostatecznie: Król Xerxes, syn króla Dariusza, syna Hystaspesa. Sprawa nie była jednak tak prosta, jak tu przedstawiamy. Nazwiska królów zaczerpnął bowiem Grotfend z Herodota. Podane więc były w brzmieniu greckim. By rozeznać fonetyczne brzmienie każdego osobnego znaku klinowego, należało znać imiona królewskie w ich autentycznym brzmieniu staroperskim. Klucza do rozwiązania tego szukał Grotefend w tekście Awesty, świętej księgi Persów, której język był najbardziej zbliżony do staroperskiego. Mimo że nazwisko na przykład Hystaspesa było tam podane w kilku odmianach – Goszap, Kistap, Gustap, Witasp, zdołał drogą niezwykle przenikliwych wnioskowań odszyfrować 9 alfabetycznych znaków staroperskiego pisma klinowego. Dopiero w 34 lata później, to jest w roku 1836, Niemiec Lessen, Francuz Burnouf i Anglik Rawlinson odczytali resztę alfabetu. Napis na samotnej skale. Na żaglowcu angielskim kursującym między Wielką Brytanią a Indiami służył jako chłopiec okrętowy Henryk Fryderyk Rawlinson. Sprytny wyrostek nadstawiał pilnie ucha, gdy pasażerowie, wygrzewając się w słońcu na pokładzie, opowiadali sobie cuda o krajach Indostanu, dokąd udawali się jako kupcy lub urzędnicy. Pod wrażeniem tych gawęd zaczął marzyć o dalekich podróżach i przygodach. Służba marynarska wydawała mu się naraz obrzydłą niewolą i tylko czekał na sposobność, by z niej się wyrwać na szeroki świat. Podczas jednego z rejsów zaskarbił sobie przychylność gubernatora Bombaju, Sir Johna Malcolma, który zaproponował mu służbę w oddziałach wojskowych Kompanii Wschodnioindyjskiej. Rawlinson przystał z radością i w roku 1826, mając 16 lat, przeszedł na służbę tego osławionego towarzystwa akcyjnego, ciągnącego ogromne zyski z ograbiania Indii i gnębienia ludności hinduskiej. Rawlinson dobrze musiał zasłużyć się swoim chlebodawcom, gdyż po upływie krótkiego czasu otrzymał szlify oficerskie. W roku 1833 znajdujemy go w randze majora na stanowisku instruktora armii perskiej. W roku 1839 rząd angielski mianował go agentem politycznym w Afganistanie. W latach następnych był kolejno konsulem w Bagdadzie, członkiem parlamentu brytyjskiego i w końcu posłem na dworze perskim w Teheranie. Od skromnego chłopca okrętowego do przedstawiciela dyplomatycznego mocarstwa. To kariera niecodzienna. Jakim okolicznościom zawdzięczał Rawlinson swoje powodzenie? Dziś już wiemy, że był on asem wywiadu angielskiego. W rękach jego skupiały się nici wszelkich intryg politycznych Bliskiego i Środkowego Wschodu. W służbie imperializmu brytyjskiego judził ludy i plemiona azjatyckie przeciwko Rosji. Siał niezgodę pomiędzy Persami i Afgańczykami. Knuł nawet spisek przeciwko rządowi perskiemu, choć jako instruktor wojskowy był na jego żołdzie. Nie mielibyśmy powodu zajmowania się Rawlinsonem, gdyby nie fakt, że przyczynił się on w dużym stopniu do odczytania pisma klinowego. Wprawdzie agenci Intelligence Service bardzo często kryli swą działalność szpiegowską pod pozorem badań naukowych i poszukiwań archeologicznych, ale Rawlinson różnił się tym od nich wszystkich, że był istotnie rzetelnym badaczem pisma klinowego i w tej dziedzinie osiągnął poważne wyniki naukowe. Nie wiedząc nic o poszukiwaniach Grotefenda, odczytał podobną metodą nie tylko nazwiska trzech poprzednio wymienionych władców perskich, lecz również kilka dodatkowych znaków staroperskiego alfabetu klinowego. Gdy wreszcie w roku 1838 zapoznał się z pracą Grotefenda, stwierdził, że pod wieloma względami wyniki jego badań były daleko lepsze. Wykonując tajne zlecenie swoich mocodawców, Rawlinson często przenosił się z miejsca na miejsce. W czasie tych podróży bywał również w Behistunie, gdzie spotkała go jedna z największych przygód.
Pewnego razu, znajdując się w odległości 20 km od Kermanszachu, stanął zdumiony przed prostopadłą, poszarpaną skałą wznoszącą się ponad równiną na wysokość 1000 metrów. Około 100 metrów nad przepaścią widniała na niej słynna tablica behistuńska. Na płytach przymocowanych do skały rysowały się płaskorzeźby wyobrażające brodatych mężów w powłóczystych szatach perskich oraz szereg kolumny pisma klinowego. Ogromna płaskorzeźba znana była dziesiątkom pokoleń zamieszkującym kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu. U podnóża behistuńskiej skały wiodła ongiś droga do Babilonu, a obecnie znajduje się tam ożywiony trakt handlowy łączący Kermanszach z Bagdadem. Od niepamiętnych czasów snują się po niej ociężałe karawany kupieckie i wędrują samotni podróżni. Zagadkowe postacie wykute w skale napawały zabobonnym lękiem przechodniów i zamieszkujących okolicę tubylców. Płaskorzeźba wywarła na Rawlinsonie głębokie wrażenie. Przyglądał się jej niejednokrotnie, godzinami przez lornetkę. Jakież nieprzebrane bogactwo wiadomości historycznych kryło się w tych znakach, złożonych z poziomych i pionowych klinów. Układ kolumn wyraźnie wskazywał na to, że tekst jest sporządzony w trzech językach. Skoro, pomyślał sobie, odczytany już alfabet staroperski, może powiedzie mu się odkryć tajemnicę dwóch pozostałych języków. Dotąd nikt nawet o tym myśleć nie mógł, gdyż materiał porównawczy był zbyt skąpy i składał się jedynie z 20 znaków wspomnianego już napisu z Persepolis. Tymczasem napis na skale behistuńskiej przedstawiał pod tym względem nieocenione bogactwo, gdyż zawierał, jak zdołał naliczyć przez lornetkę, ponad 420-metrowych wierszy pisma klinowego. Z tak obfitym materiałem można by pokusić się o czytanie napisów w nieznanych językach. Sprawa nie była jednak tak prosta. Najpierw należało wdrapać się na stromą skałę skalną i wisząc nad przepaścią przerysować dokładnie kreskę po kresce. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymagało długich drabin, sznurów i haków, sprzętu trudnego do zdobycia w prymitywnych warunkach kraju. Zamiar dotarcia do płaskorzeźby nie dał odtąd Rawlinsonowi spokoju. Tygodniami badał szczegółowo każdy wyłom skały i zastanawiał się nad różnymi sposobami karkołomnej wspinaczki. Pewnego dnia odkrył coś, co napełniło go nadzieją. Zauważył bowiem pod napisem wzdłuż całej jego szerokości wykuty w skale chodnik, który służył ongiś rzeźbiarzowi jako rusztowanie. Byleby się tam dostać, pomyślał, a wtedy nietrudno będzie skopiować cały tekst. Z narażeniem życia, posługując się linami i hakami, dotarł wreszcie do celu. Przywiązany linami do występów skalnych zaczął przerysowywać znaki do grubego notesu. Praca trwała miesiące. Codziennie na nowo wspinał się po skale i przesuwając się wzdłuż chodnika skopiował w ten sposób dolne wiersze napisu. Okazało się jednak, że z poziomu chodnika nie można było dostrzec górnej części napisu, ponieważ wysokość płaskorzeźby wynosiła 7 metrów. Wtedy podciągnął na linię drabinę i wchodząc po niej coraz wyżej zdołał przerysować kilka dalszych wierszy. Reszta pozostała poza zasięgiem widzialności. Nie dokończył jednak pracy. Powołany przez swoje władze zwierzchnie musiał je przerwać i pośpieszyć do Afganistanu. Dopiero w roku 1847 powrócił do Behistunu i podjął niedokończone dzieło. Tym razem należało dotrzeć do następnych części napisu. Sam już bał się narażać, toteż najął do tego młodego chłopca kurdyjskiego. Przymocowany do liny spuszczonej ze szczytu skały, młody śmiałek powbijał wzdłuż ściany drewniane kliny, przewieszając następnie drabinę z klinu na klin i wspinając się po niej, Kurdyjczyk przyciskał do poszczególnych fragmentów napisu wilgotną tekturę, uzyskując w ten sposób wierną jego odbitkę. Po kilku tygodniach Rawlinson stał się jedynym na świecie posiadaczem ogromnego tekstu klinowego, stanowiącego bezcenny materiał naukowy. W roku 1848, po 11 latach pracy, przedłożył go Królewskiemu Towarzystwu Azjatyckiemu w Londynie. Napis behistuński, jak to już zaznaczyliśmy, zawierał teksty w trzech różnych językach.
Środkowa kolumna napisana była w języku staroperskim. Odczytanie jej dzięki poprzednim pracom uczonych nie przedstawiało szczególnej trudności. Jedna z dwóch pozostałych kolumn, pisana systemem sylabicznym, a więc za pomocą znaków klinowych wyrażający całe zgłoski, a nie poszczególne litery alfabetu, stanowiła przekład tekstu perskiego na język irańskiego ludu Elamitów. Państwo Elamitów już od dawna nie istniało, ale język jego mieszkańców był szeroko rozpowszechniony w Persji, czym tłumaczy się napis na skalę behistuńskiej. Dzięki Duńczykowi Nils Westergaardowi, odkrywcy klucza tego języka, Rawlinson i drugi Anglik Norris odczytali niebawem 200 znaków tej kolumny. Pozostał do rozszyfrowania trzeci napis, stanowiący, jak się okazało, przekład na język asyro-babiloński. Po żmudnych i skomplikowanych pracach porównawczych Rawlinson dokonał kłopotliwego odkrycia. Pismo to było dziwaczną gmatwaniną, pozbawioną logicznej konsekwencji. O ile w piśmie staroperskim każdy znak klinowy służy do odznaczenia odrębnej litery alfabetu, a w piśmie elamickim do wyrażania zgłosek, o tyle w piśmie asyro-babilońskim sprawa nie była taka prosta. Tutaj ten sam znak klinowy mógł wyrażać bądź sylabę, bądź też całe słowo. W miarę bliższego poznawania tego pisma ujawniła się rzecz niepokojąca, bo oto tenże sam znak mógł służyć do oznaczania kilku odmiennych zgłosek, a nawet kilku różnych słów. Na odwrót, w szeregu zupełnie odrębnych znaków używano dla oznaczenia jednej i tej samej zgłoski lub też jednego i tego samego słowa. Tak na przykład na zgłoskę R pismo to miało aż 6 znaków klinowych, zależnie od tego, z jaką samogłoska R się łączyło. W zgłoskach ra, ri, ru, ar, ir lub ur pisano zgłoskę R za każdym razem zgoła innym znakiem klinowym. Co więcej, gdy do tych zgłosek dochodziła jakaś spółgłoska, jak na przykład ro plus m, czyli powstała nowa zgłoska ram, to w zespole tym litera r otrzymywała inny znowu znak. Ze zrozumiałych względów nie możemy zagłębiać się tutaj w zbyt drobiazgowe szczegóły. Aby jednak słuchacz mógł poznać niewiarygodne wprost trudności, z jakimi spotkał się Rawlinson, dodamy jedną jeszcze osobliwość tego pisma. Gdy kilka znaków klinowych łączyło się w zespół wyrażający jakiś przedmiot lub pojęcie, to całkowite brzmienie tego zespołu nie miało nic wspólnego z brzmieniem jego części składowych. Tak na przykład imię króla Nabuchodonozora powinno brzmieć według jego poszczególnych składowych części fonetycznych Anpasadusis. Tymczasem wymawiało się je Nabucodurusur. Gdy Rawlinson opublikował wyniki swojej mozolnej pracy, uczeni myśleli zrazu, że pozwolił sobie na żart. Jak to powiadali? Czy mógł kiedykolwiek ktoś wymyśleć tak niedorzecznie zawiły system pisania, mający przecież służyć za narzędzie do komunikowania się między ludźmi? Skoro jednak przekonano się, że Rawlinson nie popełnił żadnej mistyfikacji, niektórzy uczeni sądzili, że tego rodzaju pisma nigdy nie będzie można odczytać. Sprawa w samej rzeczy wydawała się beznadziejna. Ale jak to nierzadko bywało w historii archeologii, szczęśliwym zbiegiem okoliczności dokonano właśnie w tym momencie nowego rewelacyjnego odkrycia. Oto francuski archeolog Botta, o którym będzie mowa w następnym rozdziale, wygrzebał w ruinach Niniwy około 100 glinianych tabliczek z pismem klinowym, pochodzącym z VII wieku przed naszą erą. Tabliczki te przedstawiały materiał wymarzony dla lingwisty, zawierały bowiem szereg wiadomości encyklopedycznych. Uważa się je dziś za najstarszą encyklopedię w dziejach ludzkości. Obrazki różnych przedmiotów były ułożone na nich w kolumny z odpowiednią nazwą po bokach w języku babilońskim oraz ze znakami klinowymi w ich brzmieniu fonetycznym. Tabliczki te sporządzono prawdopodobnie na użytek uczniów szkół pisarskich w okresie, kiedy pismo obrazkowe i sylabiczne upraszczano, tworząc pismo alfabetyczne. Najstarsza encyklopedia w świecie dochowała się wprawdzie w niedużych tylko fragmentach, dała jednak uczonym podstawę do odszyfrowania 200 znaków pisma asyro-babilońskiego.
W ciągu kilku zaledwie lat, wysiłkiem zbiorowym wielu uczonych, asyrologia poczyniła takie postępy, że mogły ukazać się pierwsze gramatyki języka asyryjskiego. Wielkie zasługi dla asyrologii położyli uczeni rosyjscy. Między innymi Goleniszczew wydał w roku 1888 pierwszy na świecie słownik języka asyryjskiego, zawierający tysiące starannie przerysowanych i skomentowanych znaków pisma klinowego. Choć nie można negować zasług Rawlinsona, nie był on jednak uczonym w szlachetnym tego słowa znaczeniu, oddanym bezinteresownie wiedzy. Znając jako agent wywiadu tajemnice szyfrów, zabrał się do czytania pisma behistuńskiego z pobudek wcale nie naukowych. Kierowała nim raczej chęć pobicia rekordu w dziedzinie, która naówczas stanowiła przedmiot ogólnego zainteresowania, a tym samym chęć zdobycia osobistego rozgłosu. W pogoni za laurami nie wahał się nawet przywłaszczyć owoce cudzej pracy. Niemały huczek wywołał zatarg jego z asyrologiem H. Hinksem, który dokonał pewnych bardzo ważnych odkryć dotyczących języka staroperskiego. Rawlinson dowiedział się o tym uboczną drogą i do Londynu, gdzie właśnie drukowała się jego praca, wysłał natychmiast list, w którym wyniki Hinksa podał jako własne odkrycie. Gdy zarzucono mu plagiat, udowadniał za pomocą zszyfrowanego stempla pocztowego, że list do Londynu wysłał przedtem, zanim o odkryciu Hinksa mógł się dowiedzieć. Afera początkowo ucichła, ale w kilka lat później plagiat Rawlinsona i podrobienie stempla pocztowego zostało całkowicie udowodnione. Odszyfrowaniem pisma asyryjskiego zajmowało się wraz z Rawlinsonem kilku innych uczonych. Istniały jednak wciąż jeszcze wątpliwości, czy odczytano je trafnie. Gdy Rawlinson zaczął chełpić się publicznie, że potrafi odczytać nawet najtrudniejsze napisy klinowe, wtedy Królewskie Towarzystwo Azjatyckie w Londynie zdecydowało się na krok bez precedensu w dziejach nauki. Do czterech najwybitniejszych specjalistów wysłano cztery zapieczętowane koperty, zawierające jeden i ten sam świeżo odkryty tekst asyryjski z wezwaniem do czytania go. Rawlinson, Talbot, Hinks i Oppert odszyfrowali tekst, każdy z osobna według swojej własnej metody, i przekład odesłali w zapieczętowanych kopertach do wybranej w tym celu komisji. Okazało się, że wszystkie przekłady były prawie identyczne. Niektórzy uczeni gorszyli się wprawdzie obraną przez towarzystwo metodą, uważając ją za nielicującą zgodnością nauki. Mimo to zgodne odpowiedzi nie pozostawiały żadnej wątpliwości. Odczytanie zatem trudnego pisma asyryjskiego uważać należy za fakt dokonany. W roku 1857 wspomniane przekłady ogłoszono drukiem pod tytułem Napis Króla Asyrii Tiglat-Pilesara, przetłumaczony przez Rawlinsona, Talbota, Hinksa i Opperta. Z treści prastarego napisu behistuńskiego wynikało, że w latach 529 do 521 przed naszą erą panował w Persji Kambizes. Państwem jego wstrząsały zamieszki i powstania politycznie podbitych i srodze ciemiężonych ludów. W dodatku w samym domu królewskim powstały spory i walki dynastyczne, które poważnie osłabiły władzę monarchy i skończyły się skazaniem na śmierć brata królewskiego Bardi. W różnych stronach kraju pojawili się fałszywi pretendenci do tronu. Najgroźniejszym z nich był Mag, czyli kapłan religii zoroastriańskiej, Gaumata. Podając się za Bardię, który rzekomo uciekł z więzienia, zanim zdołano na nim wykonać egzekucję, zgromadził potężną armię stronników. Król zmarł jednak nagle w roku 521 przed naszą erą, nie pozostawiwszy bezpośredniego następcy tronu. Prawo dynastycznego następstwa przysługiwało jednemu z książąt bocznej linii Achamenidów, Hystaspesowi, znanemu nam już z napisu z Persepolis. Był to człowiek niedołężny i tchórzliwy, który w obliczu zamieszek w kraju wolał zrzec się tronu na rzecz swego syna Dariusza. Dariusz I okazał się energicznym władcą i dzielnym wojownikiem. W krótkim też czasie uporał się ze wszystkimi po kolei buntownikami.
Zapragnął powieczne czasy utrwalić pamięć swoich triumfów, aby potomni nie zapomnieli, że on, Dariusz, król Persji, przywrócił jedność państwa i był jedynym prawnym następcą Kambizesa. Historię swoich czynów nakazał wykuć w skale i to w takim miejscu, by napis mógł każdy przeczytać, a jednocześnie by niedostępność miejsca chroniła go przed zniszczeniem przez przeciwników lub potomnych. Na prostopadłej ścianie skalnej, górującej nad ruchliwą drogą do Babilonu, postanowił wykonać rzecz, zdawałoby się, niewykonalną. Niewolnicy zawieszeni na linach nad otchłanią, wystawieni na zabójczy żar słońca i wichry, kuli w surowym głazie wspomniany już chodnik, na którym oparli potem rusztowanie. Ciężkie płyty z płaskorzeźbami wciągali w górę i przymocowywali do ściany skalnej, przy czym nie jeden z nich stracił równowagę i z krzykiem przerażenia staczał się w przepaść. Płaskorzeźba przetrwała nietknięta przez 2,5 tysiąca lat. Na pierwszym planie wyryty jest sztywno wyprostowany Dariusz, oparty na wielkim łuku. Prawa jego noga spoczywa na powalonym gałmacie, co miał czelność sięgnąć po berło królewskie. Za królem stoją dwaj dostojnicy dworu z kołczanami i dzidami. U stóp króla, ze skrępowanymi nogami i z postronkami na szyi, korzy się 9 buntowników, 9 królów kłamstwa, jak głosi napis. Po bokach i poniżej tej grupy widać 14 kolumn pisma klinowego, sławiącego w 3 językach triumfy wielkiego Dariusza. A tekst ten głosi: gdy byłem w Babilonii, oderwały się ode mnie kraje Persów, Susjanów, Medów, Asyryjczyków, Egipcjan, Partów, Margów, Skogatów i Scytów. I oto czego dokonałem z łaski Achumarazdy. W roku, kiedy poczęło się moje królowanie, 19 bitew stoczyłem. Stoczyłem je z łaski Achumarazdy. I 9 królów w niewolę pojmałem. Był pośród nich jeden, co zwał się Gaumata. Kłamał on, tak bowiem mawiał, jestem Bardia, syn Cyrusa. Bunt wzniecił w Persji. Był też inny, Nidintu zwał się, a był Babilończykiem. Kłamał on, tak bowiem mawiał, jestem Nabuchodonozor, syn Nabodina. On to bunt w Babilonii wzniecił. Umieszczając tablicę na skalę behistuńskiej, Dariusz był przekonany o nieprzemijającej wadze historycznej swoich czynów wojennych. Dla nas jednak triumfy jego zeszły na drugi plan wobec faktu, że napis nakazał sporządzić w 3 językach. Trójjęzyczność tekstu stała się tą różdżką magiczną, która otworzyła nam na oścież wrota do prastarych cywilizacji Sumeru, Babilonii i Asyrii, rozszerzając naszą wiedzę o kilka tysięcy lat dziejów ludzkich.